Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Halo, halo, zaczynamy. Zapraszam wszystkich przed ekrany już za chwileczkę. Kolejny webinar zapraszam serdecznie, nazywam się Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, neurodydaktykiem i zapraszam Was na kolejny webinar u nas na profilu Famigi na Facebooku, czyli wyciszanki, relaksacje, ćwiczenia oddechowe dla dzieci. I myślę, że dzisiaj też troszeczkę skorzystacie po długim weekendzie. Dajcie znać, czy udało Wam się odpocząć, zrelaksować się trochę, poddychać. No, mi się udało wyskoczyć w góry. Dajcie znać, gdzie byliście Wy. I jak minął Wam ten wspaniały, piękny, słoneczny, długi weekend, mam nadzieję, że u Was też taki słoneczny był. Witam te osoby, które są z nami pierwszy raz, witam te osoby, które są już po raz któryś. Ja dalej jestem ciekawa i dalej konkurs jest otwarty. Kto najwięcej razy był z nami i najwięcej webinarów oglądał, dajcie znać, jestem przeciekawa. Dzisiaj na podpowiedzi jest 68. webinar. Sama nie mogę w to uwierzyć. Także szybciutko piszcie kto jest pierwszy raz, a kto jest 10, 12, 20, 30. Ja jestem naprawdę bardzo, bardzo tego ciekawa. Zanim zaczniemy, dobrze wiecie, że kilka ogłoszeń, za tydzień metoda Marii Montessori w pracy z grupą zasady, zastosowanie, inspiracje, poprowadzi Katarzyna Piekarczyk z masą konkretnych propozycji, inspiracji, wiadomości, których pewnie jeszcze nie słyszeliście, i pewnie z kilkoma tymi, które może słyszeliście, ale ona Wam to pięknie wszystko poukłada w głowach i zainspiruje do właśnie tej metody, metody Marii Montessori. Za dwa tygodnie sensoryczna zima. Długo myśleliśmy nad tematem tego webinaru, natomiast wiemy, że no, integracja sensoryczna-sensoryka jest tak szerokim tematem, że nie mogliśmy tu pomieścić wszystkich naszych pomysłów. Stąd też pomysły na sensoryczną zimę w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Zabawy, prace plastyczne, inspiracje to jest to, co czeka na Was za dwa tygodnie. Również tutaj o 19.30 w każdy poniedziałek się spotykamy. Również Kasia Piekarczyk i Magdalena Wójcik, którą znacie już z poprzedniego webinaru o kalendarzu na cały rok, kalendarzu świąt nietypowych, także dziewczyny tutaj w parze znowu wystąpią i na pewno milion ciekawych rzeczy Wam podpowiedzą. No i dzisiejszy webinar jest kontynuacją poprzednich webinarów, poszerzeniem poprzednich, poprzednich tematów, które miałam em, okazję Wam tutaj przedstawiać. Temat wyciszenia wiem, że jest Wam bardzo bliski, jest też wielu osobom bardzo potrzebny, e, dlatego zachęcam do oglądania poprzednich webinarów. Niektóre rzeczy będę może gdzieś powtarzać, odwoływać się, ale no nie będę powtarzać drugi raz tego samego. Także zachęcam do oglądnięcia webinaru: jak wyciszać dziecko, jak wyciszyć grupę, zabawy wyciszające, techniki relaksacyjne w grupie i jak wspierać koncentrację uwagi u dzieci. To są te cztery webinary o bardzo podobnej tematyce, poszerzającej dzisiejszy temat. One są nadal dostępne na naszej stronie famiga.pl przez webinary. Nadal można je oglądać i nadal można uzyskiwać z nich zaświadczenia. A propos zaświadczeń, dobrze wiecie, że po każdym webinarze, z każdego webinaru, można uzyskać taki pakiet webinarowy i w cenie 19 zł to jest dla chętnych, nie ma tutaj obowiązku zakupywania tego oczywiście. W pakiecie jest dużo rzeczy, jest zaświadczenie imienne, są materiały. Materiały to jest ta prezentacja, to jest kilka innych rzeczy, o których zaraz powiem. I to wszystko można zakupić na stronie famiga.pl przez zaświadczenia, tutaj też link gdzieś obok albo obok albo pode mną się pojawia, jest przypięty, także zobaczcie sobie ten link będzie prowadził do tego konkretnego zaświadczenia i materiałów z dzisiejszego webinaru. Kilka ważnych informacji. Wysyłka jest do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. To nie znaczy, że to zaświadczenie możemy wystawić do 24 godzin od szkolenia, od dzisiejszego wykładu. Je można kupować w dowolnym momencie, miesiąc, dwa, pół roku, rok po webinarze. Jeżeli oglądacie coś, co jest stare, gdzieś ta data na tym zaświadczeniu jest stara, można też w komentarzu napisać, że chcecie nową datę, świeższą datę, bo oglądaliście teraz i my tą datę też na zaświadczeniu zmieniamy. Co jest bardzo ważne, tu nasze recepcjonistki, moderacja cała bardzo o to prosiła, żeby zawsze wspominać, sprawdzamy foldery oferty i spam, dlatego że czasami tam od nas trafiają maile, jak nie możecie znaleźć zaświadczenia, to no jest to jakby wysyłane z systemu, niemożliwe, żeby to nie trafiło. Czasami trafia właśnie do ofert, do spamu, więc bardzo proszę sprawdzajcie te foldery, bo one tam na cieście na Was czekają, te nasze pakiety. Co jest w dzisiejszym pakiecie? Jak zwykle dużo rzeczy i tu jestem znowu przedumna z siebie e, i no, nieskromnie powiem, że ten dzisiejszy pakiet jest naprawdę bardzo rozbudowany. Już mówię co jest. Jest Imienne zaświadczenia, oczywiście. Jest pełna prezentacja. W tej prezentacji będzie to, co dzisiaj będziecie widzieć na webinarze, plus dodatkowe slajdy, które już nie zmieściły mi się w dzisiejszy program, a koniecznie chciałam o nich gdzieś tam wspomnieć. Wierszyki, masażyki, słuchajcie, jest ich kilka. One są wszystkie do druku. To jest taki dodatek, taki gratis po prostu, który gdzieś na zajęciach wykorzystuję z dziećmi i cały ten pakiet właśnie tych wierszyków jest w tym pakiecie webinarowym. Ale z czego jestem dumna, słuchajcie, wierszyki wierszykami jest gra. Gra, nad którą dosyć długo pracowałam. Ja mam ją tutaj w koszulce, można sobie ją zalaminować, można wydrukować też w większej skali. Ona jest też w takiej wersji kolorowej, w takiej mniej kolorów jak ktoś nie ma kolorowej drukarki, żeby też dobrze wyglądało. To nie jest tylko tyle, że tutaj jest taka gra planszowa i, i koniec. Do tej gry oczywiście są zasady. I tych zasad jest tutaj sporo. Macie zasady gry, macie karty dodatkowe. Jest mnóstwo ćwiczeń, zadań, które na konkretnych polach trzeba wykonywać. Jest ich dokładnie no 61 pól, ale tych zadań jest mniej, bo one mniej więcej co dwa występują. Są dodatkowe karty, na przykład tutaj trzeba patrzeć na walizkę i zapamiętać jak najwięcej rzeczy. Tam jest cała fabuła do tego, bo to jest podróż do celu. Są różne zadania na koncentrację, które trzeba wykonać, żeby na przykład ruszyć się dalej albo mieć dodatkowy rzut kostką. Są ćwiczenia ruchowe, są ćwiczenia na koncentrację, na pamięć. Naprawdę fajna zabawa, mam nadzieję, że zagra Wam się Podoba, będę wdzięczna, że jakieś informacje zwrotne. Jeżeli ktoś to sobie zakupi, to dawajcie znać, czy to jest coś, co Wam się sprawdza i przyjemnie gra. Także to wszystko jest w pakiecie. Cały ten pakiet kosztuje 19 zł na naszej stronie, i tutaj pod tym linkiem można go zakupić. I znowu powtarzam, nie denerwujcie się, to jest wszystko dla chętnych. Jak ktoś ma ochotę, ktoś robi jakiś awans zawodowy, ktoś chce potwierdzenie uczestniczenia w tych naszych warsztatach, to właśnie po to są te pakiety, o które bardzo często pytacie. I co jeszcze? Niespodzianka, niespodzianek co nie miara, po długim weekendzie dzisiaj mamy prezenty od Pruszyńskijska, wydawnictwa Ska. to są te dwie książeczki, jedna to Schorzy ze stresu, a drugi to Złap oddech, w dzisiejszym temacie oczywiście wszystko. Więc można wygrać nie trzy, nie cztery, a 6 takich książek, czyli 3 książki chorze ze stresu są do rozlosowania i trzy książki z łap oddech. I te książki mogą dzisiaj otrzymać osoby, które po pierwsze publicznie udostępnią ten webinar, a po drugie opiszą swój ulubiony sposób na relaks. Jak się relaksujecie Wy, jakie macie sposoby do tego, żeby relaksować grupę, z którą pracujecie. Temat jest dosyć szeroki, otwarty. Także piszcie chętnie, pewnie sami też skorzystamy z tych Waszych pomysłów. Może macie jakąś zabawę, jakąś grę, wyliczankę, dawajcie znać, chętnie, chętnie to przyjmiemy. Czyli piszemy sposób na relaks i udostępniamy webinar, i wtedy my z tych osób wybierzemy najciekawszy komentarz. Plan webinaru, plan pracy na dzisiaj: wyciszenki, relaksacje, ćwiczenia oddechowe. Na początek zaczniemy od tego, czym jest autonomiczny układ nerwowy, jak wpływa na naszą samoregulację, na samoregulację dzieci. Potem przejdziemy sobie do tematu stresu, który jest mi bardzo bliski. Bardzo lubię ten temat, dobrze się na nim znam też z autopsji, także myślę, że mogę Wam dużo na ten temat powiedzieć. I relaksacje dla dzieci, jak oddychać, zasady, wskazówki, tor brzuszny a przeponowy, będą różnice, zobaczymy, czy to jest to samo, czy to jest troszeczkę coś innego. Ćwiczenia oddechowe dla dzieci, ale nie tylko dla dzieci, wy też na pewno będziecie mogli z nich skorzystać. I na koniec, jako że integracja sensoryczna jest mi bardzo bliska, troszeczkę o interocepcji, uważności, kilka wyciszanek, na koniec będzie czas na pytania i odpowiedzi. Także przechodzimy sobie do pierwszego punktu, czyli układu autonomicznego, nerwowego, który dzieli się na układ współczulny i przywspółczulny. I one działają, można powiedzieć, antagonistycznie, czyli przeciwstawnie, układ współczulny odpowiada za pobudzanie, przywspółczulne za hamowanie, to jest takim dużym skrócie i uproszczeniu, natomiast to nam pokazuje, że nasze ciało, nasz organizm i wszystko to, co robimy, dąży do homeostazy, czyli do jakiegoś, jakiegoś stałego poziomu pobudzenia, do jakiejś równowagi i ta równowaga jest możliwa do osiągnięcia. Autonomiczny układ nerwowy działa, niejako niezależnie od nas. On odpowiada za pracę wiem, nerek, za trawienie, za bicie serca i też za oddychanie. Więc trochę nie mamy na to wpływu, a jednak oddech, relaksacja i te techniki, które dzisiaj będziemy omawiać, mają wpływ właśnie na to, co tak naprawdę mogłoby być od nas całkowicie niezależne, a jednak nie jest. Jest ta równowaga bardzo powiązana z samoregulacją. Samoregulacja, która też bardzo silnie gdzie weszła na szkoleniach, na różnych zajęciach, czy książkach, którą też możecie kojarzyć, Self-Reg. Samoregulacja dotyczy tego, w jaki sposób ludzie radzą sobie ze stresem, jest efektywna. Wtedy, kiedy sprzyja rozwojowi, bardzo też wspiera proces uczenia się oraz dobrostan emocjonalny, społeczny i fizyczny. Czyli tak naprawdę umiejętność samoregulowania to nie jest tylko kwestia opanowania emocji czy jakichś pragnień, które my potrafimy wyhamować czy jakichś, nie złości, którą potrafimy w pewnym momencie zastopować, ale to ma duże, dużo szersze znaczenie niż to emocjonalne. Tak naprawdę wpływamy na całość naszego funkcjonowania, a wiem, że wszystkie sfery rozwoju są ze sobą połączone. I opierając się właśnie na tym głównym założeniu, czyli na teorii mózgu trójjednego. Pamiętamy, że mamy mózg gadzi, mózg saczy i korę mózgową. One ewolucyjnie też rozwijały się kolejno, jedna po drugiej, i e, najbardziej rozwinięta, najbardziej zaawansowana, można powiedzieć, jest właśnie taka kora mózgowa. Natomiast dzieci, i szczególnie te osoby, które też mają trudności z opanowaniem swoich emocji, e, bardzo często u nich przemawia właśnie ten mózg gadzi, czyli popędy, czyli właśnie układ limbiczny. E, I na czym polega samoregulacja? No przede wszystkim na tym, że ten wyższy układ wykonawczy w korze przedczołowej, czyli tutaj, rządzi i hamuje impulsy z niższego układu limbicznego, czyli staramy się kontrolować nasze popędy, nasze emocje, nasze zachowanie właśnie racjonalnie, przez, głównie przez funkcje wykonawcze, które ćwiczymy głównie podczas zabawy, dlatego ta zabawa też jest tak bardzo, bardzo ważna. Potrafimy zapanować tylko nad tym, co potrafimy nazwać, czyli nazywanie emocji, pokazywanie, odgrywanie ról jest niezwykle ważne w rozwoju emocjonalnym i w kontrolowaniu czy w samokontroli. Ważny jest komunikat, widzę, że u dorosłego, i to jest już wstęp, słuchajcie, do relaksacji, do wyciszenia, dlatego że, jak mamy takiego rozwścieczonego, krzyczącego dwulatka, czy nawet cztero- czy pięciolatka, który tarza nam się po podłodze, i co możemy mówić? No, możemy krzyknąć, możemy swoją siłą zaprzestać tego działania, natomiast nie rozwiązuje to w żaden sposób problemu. Co możemy zrobić? Czasami widzę, słuchajcie, czy gdzieś w sklepie, czy gdzieś na placu zabaw, czy u nas na zajęciach. Płaczące właśnie takie dwulatki, i mamy stojącą nad nim mówię widzę, że jesteś zmęczony, widzę, że jesteś głodny. Czyli gdzieś te komunikaty powoli wchodzą w naszą świadomość, bo to stawia nas w pozycji partnera, ale też osoby, która rozumie te emocje dziecka i nazywa je. Dzięki temu, że my nazywamy te emocje, dziecku łatwiej jest identyfikować, co mu jest. To, że dziecko. Darza się na podłodze, bo jest zdenerwowane, głodne, śpiące albo zmęczone, my to wiemy, ale gwarantuję Wam, że to dziecko tego naprawdę nie wie. Dzieci nie potrafią łączyć przyczyny ze skutkiem, mają duże trudności w rozpoznawaniu stanów, w którym się znajdują. Stąd też niesamowicie ważne jest właśnie nazywanie nasze emocji dzieci. Jak już umiemy je nazwać, to też wtedy wiemy, co z nimi zrobić. Samo regulacja jest odpowiedzią na stres i teraz pytanie, czy dzieci w ogóle mają powód do tego, żeby się stresować. Przecież nie mają pracy, nie muszą spłacać kredytów, czy martwić się o to, co będzie jutro, albo za miesiąc, albo za 10 lat. Otóż okazuje się, że dzieci niesamowicie dużo się stresują, coraz więcej badań jest prowadzonych na temat właśnie stresu u dzieci i o ile sam stres nie jest zły, negatywny, o tyle przewlekły, chroniczny stres doprowadza do tego, że poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu jest bardzo dużo we krwi dziecka. Co sprzyja rozwojowi wielu chorób, tak naprawdę stres sam w sobie nie powoduje chorób, ale on sprawia w organizmie takie warunki, gdzie wiele chorób może się rozwijać. Ogranicza działanie różnych funkcji organizmu, na przykład ogranicza wzrost, trawienie, regenerację, czyli coś, co dzieciom jest niesamowicie potrzebne, prowadzi do wyczerpania organizmu, zaburza procesy myślowe, jak pamięć, koncentracja powoduje wzmożoną wrażliwość na bodźce, czyli taką neurocepcję, jak jesteśmy zestresowani albo jesteśmy nie wiem, sami w lesie, coś zaszeleści za krzakiem, to od razu nam się tak wyostrzają wszystkie zmysły. I wyobraźcie sobie, że zestresowane dzieci czy zestresowany dorosły funkcjonuje tak cały czas, czyli cały czas jest na takim wzmożonym, właśnie w takiej wzmożonej neurocepcji, czyli wzmożonym rejestrowaniu różnych bodźców, które są dookoła. To jest niezwykle męczące i wyczerpujące. Prowadzi do przestymulowania, zaburza rytm okołodobowy, obniża próg pobudliwości. Zastanówmy się, czym dzieci mogą się stresować. No zastanówmy się też nad tym, jakie są tego powody, na przykład opóźniony rozwój, mowy, psychoruchowy. Dzieci się strasznie stresują wtedy, kiedy inni w koło już mówią, a ono jeszcze nie. Kiedy ktoś potrafi coś wykonać, albo chodzi, albo skacze, albo wykonuje jakieś różne trudne czynności, a ono tego jeszcze nie potrafi. To jest duży powód do stresu dla dzieci. Też zaburzenia sensoryczne powodują stres, brak zasad, brak zasad wychowawczych, brak poczucia bezpieczeństwa, porównywanie z innymi, kłótnie rodzinne, przemoc domowa, ocenianie, rywalizacja, niepowodzenia szkolne, niespełnione oczekiwania i ambicje. I tutaj bijemy się oczywiście w piersi. Wstyd może powodować ogromną ilość stresu i trudności społeczne również. Zobaczcie, że jak sobie tak pomyślimy i mówimy do dziecka, no nie wstydź się, no podejdź, no zrób, no podaj rękę, a przywita się ładnie, a powiedz dzień dobry. Ile to stresu takie dziecko y, musi kosztować? Jak jest wpływ stresu na dziecko? No niestety możemy to znać z takiego życia codziennego. To może być drażliwość, to może być tendencja do płaczu, do nagłych wybuchów płaczu, takich przechodzenie szybko od stanu radości do smutku, czyli taka labilność emocjonalna. To może powodować, że dziecko staje się bardzo wysoko wymagające, czyli ono nam będzie jasno dawało informację, że coś jest nie tak, będzie dziecko płaczliwe, będzie skłonność do nadmiernych reakcji stresowych, czyli coś upadnie, nie będzie tylko wzdygnięcia, ale będzie zastygnięcie, rozedrganie, silny płacz, histeria nieuturana przez długo problemy z samoregulacją, problemy układu trawiennego, bo wiemy, że kortyzol wpływa na to trawienie, ogranicza to trawienie. Wycofanie, apatyczność, problemy z rytmem snu i czuwania, niska odporność. Zobaczcie, że już drugi raz jest o tym śnie i czuwaniu. Bo to też możemy kojarzyć z wyciszaniem, z ćwiczeniami relaksacyjnymi, właśnie sen i odpoczynek i też pamiętajmy, że kortyzol odpowiada właśnie za regulację poziomu pobudzenia w ciągu doby, dlatego że kortyzol naturalnie wytwarza się w organizmie, najwięcej jest go rano i troszeczkę mniej w nocy, wtedy żebyśmy mogli się wyciszyć i dokładnie jest jego ilość przeciwstawna do ilości melatoniny w krwi, która mówi nam teraz jest czas na to, żeby się położyć. Jeżeli dziecko jest zestresowane, to niestety oba te dwa poziomy nie mogą się ze sobą dogadać. Dziecko może często wybudzać się w nocy, może mieć trudności z zaśnięciem, może późno chodzić, spać, nie będziecie mogło wybudzić rano i wiele innych trudności, które z, e, właśnie z tym no, umiejętnością odpoczywania i snu mogą się pojawić. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów samoregulacji. Dziecko niewyspane, niewypoczęte, chronicznie zmęczone, chronicznie niedospane. Niestety będzie miało bardzo duży problem z wejściem w, w stan relaksu, z wyciszeniem się, z samoregulacją w ogóle. To jest podstawa do wszelkich działań relaksacyjnych. I na odwrót, te nasze metody relaksacyjne, czyli relaksacje, Ćwiczenia oddechowe będą pomagały w regulowaniu właśnie poziomu kortyzolu we krwi, dzięki czemu regularnie stosowane będą wpływały na umiejętność czy na um, regulację rytmu okołodobowego dziecka. I przechodzimy sobie powoli do relaksacji. I od razu uprzedzam, że nie będziemy tutaj mówić o żadnych medytacjach, nie będziemy wchodzić w żadną duchowość, będziemy poznawać tylko te metody, które możemy spokojnie, bez problemu, w każdym momencie wprowadzać w nasze zajęcia czy codzienne aktywności z dziećmi. Podstawą relaksacji jest odpowiednia przestrzeń. Oczywiście, kiedy już tych relaksacji się nauczymy, kiedy one wejdą nam w krew, kiedy będą dla nas już łatwe i oczywiste, tak naprawdę większość tych ćwiczeń będziemy w stanie zrobić absolutnie wszędzie: w czasie jazdy, w tramwaju, na tłocznej ulicy, w szkole, w przedszkolu, w głośnym pomieszczeniu. Natomiast szczególnie na początku bardzo ważne jest przygotowanie pomieszczenia, do tego, żebyśmy potrafili, coś tutaj mamy jakąś yy, techniczną, dobra, żebyśmy potrafili się wyciszyć, żebyśmy potrafili yy, yy, wejść w ten pierwotny, początkowy stan relaksacji. Co tu jest ważne? Ważne, żeby to pomieszczenie było... Przewietrzone, jeżeli chcemy oddychać w tym pomieszczeniu, jeżeli to ma być jakieś, mają być jakieś ćwiczenia oddechowe, to dobrze, żeby to było świeże powietrze. Jeżeli jest możliwość otworzenia okna, przewietrzenia, to jest świetna sprawa. Wiadomo, że teraz wchodzimy w sezon smogowy, więc czasami lepiej nie otwierać tego okna, niż otworzyć. Wiadomo, że w wielu placówkach czy w domach prywatnych są już oczyszczacze powietrza, natomiast pamiętajmy, żeby właśnie odpowiednio przygotować w ten sposób pomieszczenie. Temperatura lepiej za zimno niż za ciepło. Też nie może być na tyle zimno, że jak będziemy leżać w bezruchu, to yy, będziemy się trząść z zimna. Natomiast większość zabaw relaksacyjnych najpierw wprowadza ruch, pobudzenie, więc gdzieś to ten ciało nam się będzie rozgrzewać. Dobrze, żeby to pomieszczenie było ciche, odcięte od różnych bodźców, od elektroniki. Nawet niewłączony komputer czy telewizor mogą rozpraszać. Stonowane kolory ścian bez dekoracji, innych rozpraszaczy. No wiecie, że jestem wielką przeciwniczką, czy może tak, nie jestem fanką dekoracji w przedszkolach i w szkołach. Dobrze, żeby to było miejsce przytulne, czyli też nie do końca takie biurowe, biało-szare ściany i nic się nie dzieje. Dobrze, żeby jednak były tam jakieś miękkie faktury, żeby były ciepłe kolory, na przykład jasno-beżowy, naturalne światło albo światło na przykład świecy, przegaszone ciepłe światło, zapachy sprzyjające relaksowi, na przykład zapachy natury typu las, typu łąka. A jeżeli mówimy o aromaterapii, może to być bergamotka, a może być też zapach chleba, który wprowadza nam taki miły klimat, dobre wspomnienie, świeżo wypieczony chleb, cytrusy, które też pobudzają nasz układ nerwowy, pobudzają też hipokamp, który odpowiedzialny jest za koncentrację i za pamięć. I oczywiście mogą to być inne zapachy, które po prostu powodują, że dobrze się czujecie. Całe słowo relax pochodzi od łacińskiego słowa laxo, który oznacza odprężać, rozluźniać, uwalniać, a przedrostek re sugeruje, że czynność należy powtarzać, wykonywać od nowa, czyli relaxo, tak? czyli od nowa uwalniamy się, od nowa się, co chwilę się odprężamy, od nowa powtarzamy tą umiejętność rozluźniania się i uwalniania tych emocji. Relaksacje dla dzieci powinny być przede wszystkim wprowadzane, gdy dziecko jest w dobrym humorze, a nie podczas reakcji stresowych. Jak takie dziecko nam leży, stuka na podłodze, denerwuje się i jest całe w emocjach, nie możemy nagle wtedy uczyć. Tych dzieci, relaksacji. Relaksację wprowadzamy wtedy, kiedy dziecko jest w dobrym humorze, kiedy jest spokojne, kiedy możemy wytłumaczyć niektóre rzeczy. Powinny być na pewno ćwiczone regularnie, na tyle, żeby dziecku po prostu weszło to w krew. Relaksacje dla dzieci są krótkie, to nie są godziny czy półtora godziny sesje, to jest 10-15 minut, oczywiście jak dzieci będą chciały dłużej, im się to spodoba. Znam też grupy, gdzie są i 30-40 minutowe relaksacje. Za chwilę się okaże, że jest to możliwe, bo pokażę Wam kilka etapów tych relaksacji. Poprzedzone zabawą ruchową lub siłową. I tu wracamy sobie właśnie do tego sedna. Chodzi o to, żeby same relaksacje nie były tylko leżeniem na podłodze, bo jeżeli nagle weźmiemy grupę dzieci przedszkolaków na przykład i powiemy, no to teraz kładziemy się na podłodze i się relaksujemy, no to część dzieci zacznie nam tu wariować, część dzieci będzie chodzić nam po sali, część dzieci na pewno będzie co chwilę podnosiła głowę, no bo nagle takie dziecko wyrwane z takiego dnia, co Dziennego I gdzieś tam zmuszone do tego, żeby się leżało i relaksowało, może mu być ciężko, ale też pomyślmy sobie o nas. Nam też jest ciężko. Jak gdzieś wychodzimy, wracamy, chodzimy, gdzieś jesteśmy w pracy, tu zakupy, tu jakiś telefon dzwoni i nagle 3, 4 masz się zrelaksować. Też by nam było ciężko, dlatego do tego trzeba się odpowiednio przygotować. Najlepszym przygotowaniem i też, jako osoba, która z doświadczenia to wie i pracuje z dziećmi, szczególnie w sali doświadczenia świata, kiedy mieliśmy całą taką serię zabaw właśnie wyciszających, relaksujących i też osoba, która zajmuje się integracją sensoryczną, wiem, że do relaksacji trzeba się dobrze przygotować. Najlepszym przygotowaniem jest zabawa ruchowa lub siłowa, która będzie stymulowała układ proprioceptywny, czyli ten czucia głębokiego, przygotuje nas przez pracę mięśni stawów ścięgien do tego, żeby się zrelaksować, rozładuje tą energię, te emocje, które są w nas, zmęczy też odpowiednio i dopiero później robimy tą relaksację. Podobnie też jest, jeżeli chodzicie na jakieś zajęcia typu fitness, typu gimnastyka. Zazwyczaj jest tak, że na początku są te zajęcia cardio, a na koniec jest rozciąganie, na koniec jest relaksacja. Wtedy, kiedy ciało i umysł są na to gotowe. Dobrze jest właśnie rozpocząć też te zajęcia relaksacyjne rozciąganiem, czyli znowu mamy propriocepcję, które rozluźnia, stymuluje proproceptywnie, szczególnie ważne jest rozciąganie ramion, boków ciała, które świetnie przygotują płuca i przeponę do pracy. Ważne jest odczuwanie wrażeń płynących z mięśnia rozluźnionego, szczególnie w przypadku dzieci nadpobudliwych, dlatego że one nie zdają sobie sprawy z tego, że ich mięśnie są w stanie stałego napięcia. To są te dzieci, które ciągle są w ruchu, które ciągle są takie, aż mają często takie barki przy sobie, mają takie mięśnie mocno napięte. I dopiero jak je troszeczkę zmęczymy i rozluźnimy, to okaże się, że one w ogóle tego wcześniej nie znały. I też niesamowicie przyjemne jest to uczucie, kiedy jesteśmy napięci i nawet tego nie czujemy i nagle, nie wiem, ktoś nas pomasuje albo usiądziemy sobie na miękkim fotelu i tak... Wszystko puści, prawda? I to jest niesamowicie miłe uczucie. I tych uczuć będziemy chcieli jak najwięcej. Czyli napinania mięśni, a potem ich rozluźniania. Napinania i rozluźniania. Najprostsze ćwiczenie, które robię właśnie czy z dorosłymi na warsztatach, czy właśnie z dziećmi takimi starszymi, które już to zrozumieją, to jest mocne przytulanie się. Czyli przytulamy się z całej siły, obejmujemy się, nie wiem czy teraz nie słychać, Obejmujemy się z całej siły, mocno, mocno ściskamy. Spróbujcie zrobić to ze mną. Mocno, 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 mocno ściskamy, nie oszukujemy. Najmocniej jak potraficie. I rozluźniamy. Uf, jeszcze raz, uwaga. Mocno, 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 mocno ściskamy z całej siły. I rozluźniamy. Poczucie, jakie to miłe uczucie, kiedy jest coś bardzo napięte, a za chwilę to się rozluźnia. Moja ulubiona relaksacja to kosmiczny relaks, ja ją już kiedyś tutaj pokazywałam przy innej okazji, poprzedzona zabawą ruchową, czyli na przykład muzyka stop, muzyka gra, a dzieci biegają, muzyka kończy, to tam sobie siadamy, albo różnymi częściami ciała na podłogę. Polecenia, które tutaj mówię, przyklejamy super klejem całe swoje ciało do podłogi, mocno przyklejamy, poczujemy jak jest bardzo mocno przyklejone, Przyklejamy głowę, przyklejamy ramiona, ręce, kolana, wszystko po kolei. Podnosimy nogi i tylko nogi do góry i chodzimy po suficie. Tutaj często jeszcze wyświetlamy takiego z projektora jakieś gwiazdki, albo tęcze, albo coś tam innego. Odkładamy nogi. Wyciągamy ręce i tylko ręce do góry i zbieramy wszystkie gwiazdki z nieba. Sięgajcie wysoko jak najwyżej, żeby się dzieci mogły trochę porozciągać i wyciągnąć jak najwięcej tych gwiazdek. Odkładamy ręce, przyklejamy superklejem do podłogi. Podnosimy teraz głowę i tylko głowę i zjadamy wszystkie gwiazdki z nieba. I zjadamy um, 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 wszystkie gwiazdki. Odkładamy głowę, przyklejamy całe ciało z całej siły do podłogi. Czujemy ciężar ciała, czujemy rozluźnienie i rzeczywiście jest to zabawa, którą dzieci bardzo fajnie wchodzą i bardzo chętnie wykonują. Relaksacje typu kotek, typu niedźwiedź, czyli możemy sobie wyobrażać, że jesteśmy różnego rodzaju zwierzątkami, które dzieci znają. Kotek może chodzić powoli, może się przeciągać, może robić koci grzbiet, może kłaść się na podłodze, może zwijać się kłębuszek, mruczeć, to mruczenie takie bardzo spokojne, jest bardzo relaksujące, może się wygrzewać na słońcu. Możemy do tego włączyć jakąś muzykę spokojną, albo pomieszanie spokojnej, albo takiej silnej, z mocnym tupaniem, z bardzo spokojną, relaksującą muzyką. Zabawy typu niedźwiadek. Niedźwiadek na przykład budzi się po śnie zimowym, przeciąga się, ziewa. Po podziewaniu będzie za chwilę mruczyć, spokojnie leży, ogrzewa się w pierwszych promieniach wiosennego słońca. Można dodać opisy przyrody, można bardzo dokładnie opowiadać, że teraz ogrzewa nam się prawa ręka, teraz bardzo ogrzewa nam się lewa ręka, ogrzewają nam się brzuszki. Czy czujecie ciepło posłoneczko, na brzuszkach? To są historie, które naprawdę możecie wymyślać sobie sami. Myślę, że na miękkiej trawie jego ręce są bardzo ciężkie, jego nogi są bardzo ciężkie, mocno wtopiły się w tą ziemię, w tą trawę. Jego głowa mocno leży na podłodze, jego brzuch jest bardzo ciężki. Po kolei każdą część ciała mocno przyklejamy do podłogi. Relaksacja typu kropla miodu. Słuchajcie, niektóre te relaksacje są naszego autorstwa famigowego albo są troszeczkę modyfikowane. Niektóre są autorstwa innych autorów i one wszystkie są w bibliografii, są też opisane bardzo dokładnie, także na pewno je znajdziecie, jeżeli Wam się spodoba. Wyobraź sobie miód świeżo wybrany z ula. Piękny, złocisty kolor, wspaniały zapach, płynna konsystencja. W swojej wyobraźni weź kroplę miodu na dłoni. Dzieci zawsze, słuchajcie, tą dłoń tutaj wyciągają. Kropla wędruje po Twojej dłoni wraz z ruchem ręki. Poruszaj nią tak, aby kropla zwiedziała każdy paluszek, każde zgięcie i każdą brzdę. Potem wlej tę kroplę do swojej buzi, poczuj wyjątkowy smak, wyobraź sobie ją jak, jak, jak najdokładniej. Możesz na koniec wziąć łyżeczkę prawdziwego miodu i polizać. Zobacz jaki to smak, uczucie, czy jest tak samo jak w Twojej wyobraźni. Można też, słuchajcie, ten miód wyobrażać sobie, że on przechodzi przez przełyk, przez naszą klatkę piersiową, przez brzuch, że nas rozgrzewa, że jest lepki, że bardzo powoli to wszystko się wydarza. Generalnie relaksacje bardzo często bazują na wyobrażeniach. Pogoda, tym razem wierszyk masażek. Wierszyki masażyki też są świetnym sposobem na to, żeby wprowadzić elementy relaksacji, dlatego że możemy je robić w grupie, możemy je robić parami i te wierszyki masażyki właśnie będziecie mieć też w pakiecie tutaj. One są też w... W osobnych plikach. Tam jest ponad 10 plików, słuchajcie, do, do pobrania w ogóle z dzisiejszego webinaru. Deszczyk kropi, puk-puk, deszcz ze śniegiem, chlup, klub a grad, przy, grad przyby, łup, łup, świeci słonko i teraz masujemy się albo po pleckach, albo po brzuchach. Wieje wietrzyk, dmuchamy, pada deszczyk, stukamy palcami i czy czujesz dreszczyk, dmuchamy. W kark albo delikatnie łaskoczymy dziecko w kark, i to jest ten dreszczyk, który dziecko czuje. To są proste wierszyki, dzieci je uwielbiają, też regularnie stosowane, świetnie sprawdzają się w pracy z grupą i świetnie wpływają też na orientację w schemacie ciała, na. Wytwarzanie się oksytocyny. Oksytocyna to jest taki hormon, który wytwarza się, kiedy się do kogoś przywiązujemy. Jest hormonem przywiązania, ale też jest hormonem, który nas bardzo relaksuje i je, ma działanie przeciwstawne do kortyzolu. I dotykanie się wzajemne bardzo sprzyja właśnie wytwarzaniu hormonu oksytocyny. Dochodzimy sobie powolutku do nerwu błędnego nerw błędny, który jest niezwykle powiązany i z procesem samoregulacji i z funkcjonowaniem autonomicznego układu nerwowego, dlatego że łączy on pień mózgu z narządami wewnętrznymi. Jest związany z układem twarz-serce i to też jakby pokazuje się powiązanie w ten sposób, to, to jest... Nerw czaszkowy dziesiąty w naszym ciele jest najdłuższy z naszych nerwów czaszkowych i też jest największym nerwem czaszkowym i łączy ze sobą bardzo dużo różnych obszarów, właśnie i twarz serce, i twarz, i pień mózgu. Układ trawienny czy układ oddechowy, bo to wszystko jest ze sobą bardzo dzięki temu nerwowi połączone ze sobą. Czyli kilka różnych rzeczy, których byśmy nie kojarzyli, że na siebie jakoś pływają, a jednak ten nerw to wszystko nam łączy. Zaczęłam mówić o tej o twarzy i serca, sercu. To są dzieci, które. Mają na przykład obniżoną mimikę, mają słabą mimikę, ale mają nieodpowiednią intonację głosu, gdzieś to nam już świta, prawda? Gdzieś może nam się kojarzyć z dziećmi w spektrum, które właśnie często mają problemy w funkcjonowaniu czy w stymulacji tego nerwu błędnego i szczególnie dla tych dzieci bardzo fajne ćwiczenia to są ćwiczenia oddechowe. Teoria poliwagalna związana właśnie z nerwem błędnym, mogliście sły słyszeć o tym, pan Porges jest autorem tej teorii poliwagalnej, nazwa pochodzi z łacińskiej nazwy nerwu błędnego, czyli nervus vagus. I co, on, co ta teoria nam wprowadza? Podtrzymuje zdrowie, wzrost, regenerację i odporność organizmu, czyli stymulacja tego nerwu błędnego, i wpływa na poczucie bezpieczeństwa. Też jest wszystko ze sobą związane, dlatego że również nerw błędny jest odpowiedzialny za całą reakcję stresową. Jest bardzo powiązany z tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam wcześniej. Odpowiada za te reakcje ucieczki, walki albo zastygnięcia. I też dzieci, które mają niskie poczucie bezpieczeństwa albo właśnie tą wzmożoną neurocepcję, bardzo dobrze, żeby jak najwięcej tego nerwu błędnego z nimi stymulować. Jak to robić? Najlepiej jest oddychać, dlatego że końcówka, jeden, dwa takie duże sploty, jakby tego, czy zakończenia tego nerwu, znajdują się właśnie na wysokości przepony. I to nam też pokazuje, jaka jest niezwykłość oddechu. Tak jak wspomniałam, autonomiczny układ nerwowy odpowiedzialny jest za niezależne od nas działania, czyli jest autonomiczny, czyli jest niezależny od naszego działania, tak? no bo nie mamy wpływu na to, jak nasze nerki będą funkcjonować, albo jak nasze trawienie będzie funkcjonować. A jednak mamy wpływ na oddech. Oddech z jednej strony jest od nas niezależny, działa automa autonomicznie, automatycznie, samoczynnie, a w, drugi a w inny sposób możemy też nim kierować zamierzenie, czyli możemy regulować, możemy wstrzymywać oddech. I oddech jest właściwie jedynym takim układem, który możemy w ten sposób regulować. Czyli my e, świadomie Samoczynnie możemy regulować autonomiczny układ nerwowy, na który zazwyczaj wpływu nie mamy. I na tym polega niezwykłość oddychania, niezwykłość ćwiczeń oddechowych. Ale żeby oddychać, trzeba wiedzieć, jak oddychać. I najlepiej jest oddychać przeponą. Na pewno już to kiedyś słyszeliście i się zawsze zastanawiamy, gdzie ta przepona jest, czy ja to robię dobrze. To dzisiaj mam nadzieję, że po dzisiejszym webinarze będziecie wiedzieli, jak to robić i że wszystko tutaj jest jasne i oczywiste. Przepona to nie tylko główny mięsień oddechowy, on także wspomaga przepływ krwi i limfy, wpływa na funkcjonowanie wszystkich narządów jamy brzusznej i stymuluje nerw błędny właśnie, czyli odpowiedzialny za emocje, za poczucie bezpieczeństwa i za regulację układu autonomicznego. Czyli przepona jest... Już. Oddechanie przeponowe, czyli tak zwane brzuszne, ale za chwilę będziemy sobie to jeszcze regulować, to nie jest tak naprawdę napinanie tego mięśnia, tylko rozluźnianie. To jest niewymuszony ruch przepony. I jakbyśmy teraz chcieli wziąć taki głęboki wdech, ale właśnie przeponowy, a nie taki siłowy, to po prostu. Puszczamy przeponę. I tak naprawdę powietrze samo nam się wsysa do naszego ciała. Możemy to oczywiście ćwiczyć i stymulować, to będziemy robić, ale pamiętajmy, żeby robić, nie robić tego siłowo i nie robić za dużo. Najlepsza objętość, tak jak tutaj badania czy różni specjaliści od oddychania mówią, to jest 80% możliwości maksymalnej, żeby wdychać. Żeby nie wdychać nigdy 100, bo wtedy zbytnio napina nam się ta, ta, ta mm, przepona. Co utrudnia oddychanie? Na pewno oddychanie utrudnia długie siedzenie i to wiemy wszyscy siedząc długo przy biurkach, ale też dzieci, które długo siedzą w szkole, dlatego ważne jest co jakiś czas wstać, porozciągać się, powyciągać ręce, um, otworzyć trochę klatkę piersiową, bo jak jesteśmy długo zamknięci to niestety wszystko nam się tutaj... Um, ze sobą zgniata. Niestety mają też na to wpływ wady postawy, stres, który bardzo spłyca oddech. Wtedy nie bierzemy głębokich wdechów, tylko są to krótkie i płytkie oddechy i złe nawyki, czyli po prostu nikt nas nigdy nie nauczył oddychania. Brzmi to śmiesznie, bo wydawałoby się, że jest to tak naturalna czynność. No niestety i obecnie nie jest to wcale takie oczywiste. Oddech przeponowy, a oddech brzuszny. Czym się różni? Oddech przeponowy to jest ten, co chcemy, i są to ruchy oddechowe skoncentrowane na ruchach dolnych żeber, które wykonują ruchy rotacyjne, czyli żeby oddychać przeponą, żebyśmy wiedzieli, że nie jest to ruch tylko brzucha, nasze żebra, dolne żebra, powinny się rozchylać na zewnątrz takim ruchem rotacyjnym, dlatego że tak jak widzieliśmy na poprzednim obrazku, przepona właśnie z tymi dolnymi żebrami jest połączona, więc jeżeli przepona nam pracuje, to żebra powinny się rozchylać i schodzić. Nie jest to tylko praca. Unoszącego się brzucha, że my ten brzuch wypychamy do przodu, bo tutaj pracuje nam bardziej dolna część przepony. Chodzi nam o właśnie ten pełny oddech przeponowy, czyli ten, który wymusza ruch rotacyjny dolnych żeber. Wtedy przepona pracuje najefektywniej, mechanicznie świadczy o braku zaburzeń. Oddychania jest trudniejszy w nauce, ale możliwy też dla dzieci. Pamiętajmy, że to, co dziecko nauczy się w dzieciństwie, zostaje najczęściej na całe już życie. I nawet jeżeli zapomni o tym, a ktoś później przypomni mu albo ktoś będzie chciał się uczyć, to dokładnie będzie wiedział o jaki ruch chodzi. Gorzej, jeżeli nikt nigdy nie dostał takiej informacji, to ciężko jest się tego oddechu nauczyć jako dorosła osoba. Dajcie znać, czy macie takie doświadczenie, czy może kiedyś ktoś Wam to pokazał i było to dla Was jakimś oświeceniem, jakimś nowym, nową inspiracją, a może dzisiaj dopiero dowiadujecie się jak to jest, także jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych Opinii, oczywiście bardzo mile widziane są wszelkie komentarze, serduszka i polubienia, dlatego że one mnie też wspierają w mojej pracy, także dawajcie znać i ślijcie Wasze opinie. Oddech brzuszny, tak jak wspomniałam, powoduje to, że nasz brzuch się wyraźnie unosi bez tej rotacji żeber, on też łagodzi napięcie w obrębie miednicy, Następuje po nim szybka relaksacja, ale nie wspiera stabilizacji ciała, dlatego, że ono nie stabilizuje, nie wzmacnia naszych mięśni centralnych, posturalnych i też nie aktywizuje całej powierzchni oddechowej płuc. Także tutaj pamiętajmy, że jeżeli już chcemy nauczyć się prawidłowo oddychać i zależy nam na ćwiczeniach oddechowych, to raczej pamiętajmy o tym oddechu przeponowym, starajmy się może zapytać kogoś, może poprosić kogoś, kto się zna, żeby położył nam ręce na naszych żebrach, spróbujcie zrobić to spokojnie, bez, bez pośpiechu yy, i właśnie yy, aktywizować ten oddech przeponowy bardziej niż brzuszny. Jak oddychać, żeby to było skuteczne, żebyśmy mogli mówić o ym, oddechu, o ćwiczeniach oddechowych? Przede wszystkim wydech powinien być dłuższy niż wdech, w większości ćwiczeń tak właśnie się dzieje. Rytmiczne powinno być to oddychanie, nie chodzi o to, żeby było na dwa i na dwa i na dwa i jeszcze. Chodzi o to, żeby był jakiś przepływ, żeby to było rytmiczne, żeby można było wejść sobie w ten rytm. Pamiętajmy, że rytm nas wycisza, nas reguluje, niezależnie od tego, jaki to jest rytm, rytm zawsze wprowadza rytm w naszym organizmie żeby to oddychanie było świadome i to jest chyba najważniejsza rzecz bo to jest coś co tak jak wspomniałam robimy zazwyczaj automatycznie a ćwiczenia oddechowe zwracają nam uwagę na to czym ten oddech jest jaki jest i na to że w ogóle oddychamy torem przeponowym to już wiemy i wiemy jak to ma wyglądać jak oddychać? I zróbcie to ćwiczenie razem ze mną. Połóż jedną rękę na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu na wysokości przepony, czyli to jest powyżej żołądka. Dzięki temu będziesz czuć, który mięśni używasz do oddychania. Weź powolny, głęboki wdech, najlepiej przez nos. I tutaj też bardzo dużą uwagę zwraca się na to, że dużo osób nie potrafi oddychać przez nos. Dużo osób oddycha cały czas, ma buzię otwartą, czy dużo dzieci ma ciągle buzię otwartą. I oddychają właśnie przez tą buzię. Obserwuj swoje dłonie. Powinna poruszyć się ta na brzuchu, a nie ta na klatce piersiowej. Mówi się też często i zwraca się na to uwagę, że szczególnie kobiety oddychają piersiowo. I rzeczywiście u kobiet bardzo często podnosi się ta klatka piersiowa. Dlatego szczególnie ważne jest to przygotowanie. Zauważmy, która część naszego ciała się podnosi czy jest to klatka piersiowa, czy jest to właśnie e, brzuch, czy e, przepona. Jeżeli już dojdziemy do tego, że podnosi nam się brzuch, to pamiętajmy też o tym, można położyć sobie ręce, tak jak tutaj na kolejnym zdjęciu, na naszych dolnych żebrach i podczas wdechu te żebra powinny nam się rozchylać na zewnątrz ruchem rotacyjnym. Dmuchanie, świetne ćwiczenie, szczególnie na początek, szczególnie na, dla dzieci, żeby wprowadzić w ogóle ćwiczenie oddechowe. I tych ćwiczeń na dmuchanie na pewno znacie bardzo dużo. To jest też świetne ćwiczenie logopedyczne, ćwiczymy cały aparat mowy, kontrolujemy przepływ powietrza, ćwiczymy mięśnie ślinianek, co jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku dzieci, które się ślinią, bo dmuchanie jest świetną stymulacją właśnie tych mięśni ślinianek, ale jest to też świetna stymulacja nerwu błędnego, poprawiamy też impostację głosu, kontrolę nad mową, więc naprawdę tutaj bardzo dużo rzeczy się dzieje, kiedy dmuchamy. Można dmuchać dmucha, chce zmuchiwać świeczki, dmuchać piórka, wiatraki, balony, bańki i milion innych rzeczy. Można dmuchać powietrze do wody i dmuchanie jest takim dobrym wstępem dla dzieci, dlatego że jest to dla nich łatwiejsze niż cały proces wdechu i wydechu. Dobrym też wprowadzeniem są ziewanki. Ziewanki też z książki, którą polecę na koniec w bibliografii. Kiedy tylko chcesz ziewaj. Ziewaj szeroko, ziewaj głośno, ziewaj jak najdłużej. Możesz urządzić konkurs, kto potrafi ziewać najdłużej, najgłośniej, kto ziewając wydaje najciekawsze dźwięki, kto ziewa najśmieszniej. Ziewanie to też śpiewanie. Spróbujcie to zrobić kiedyś w grupie, gwarantuję super zabawę. Każda piosenka zaczyna się od dźwięku niesionego oddechem. Zróbcie przegląd śpiewających ziewaczy albo śpiewający ziewający chór. E, świetna sprawa dla rozluźnienia, albo jak widzicie, że atmosfera pada albo że e, już gdzieś te dzieci coraz bardziej się wiercą, nie mogą wytrzymać. Zaproponujcie ziewanki. Gwarantuję, że tutaj dzieci będą zachwycone i będą się strasznie z tego cieszyć, będą się wygłupiały, a przy okazji trochę się dotlenią. Najprostsza technika, jeżeli mówimy o metodach relaksacyjnych, o metodach, ćwiczeniach oddechowych, to technika 4-7-8, co mówi nam, że wdech powinien nastąpić nosem i wtedy odliczamy do 4. Spróbujmy to zrobić. 1, 2, 3, 4, wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I wydech ustami. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taki długi powinien być ten wydech. Czyli pamiętamy o kilku zasadach, że wdech jest nosem, że dobrze, żeby to był wdech od razu przeponowy, czyli te żebra powinny nam się rozszerzać. Zatrzymujemy te powietrze, to powietrze na 7 sekund, czy obliczamy do 7 i wydychamy przez usta. Dobrze, jeżeli te usta są troszeczkę. Zwężone, żeby ten przepływ powietrza był powolny i trwał aż do 8. I takich serii powinniśmy wykonać przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście. Uważamy szczególnie w pracy z dziećmi na hiperwentylację, dlatego że zbyt duża ilość tlenu może spowodować, że będzie nam się kręciło w głowie, że będzie nam słabo. Oczywiście im częściej, im więcej takich ćwiczeń oddechowych będziemy robić, tym mniejsze zagrożenie, że komuś coś się wydarzy. Ale prosta rzecz, jeżeli też macie tendencję do tego, że przyspieszacie, na przykład licząc od 1 do 8, to liczmy od 8 do 1, wtedy będziemy liczyć zawsze troszeczkę wolniej. Winda, również proste ćwiczenie właśnie i dla nas dorosłych, i dla dzieci na. Oddechanie przeponowe. Kładziemy na brzuchu jakąś zabawkę, może to być książka, może to być coś cięższego, woreczek gimnastyczny i staramy się napełnić brzuch powietrzem, tak aby uniósł się nasz przedmiot do góry. Wdychamy, pamiętamy zawsze nosem, staramy się, żeby ten oddech był długi, żeby był głęboki. Balonik w siedzeniu na krześle lub na twardym podłożu z wyprostowanymi, ale rozluźnionymi plecami. Przez 4 sekundy dziecko wciąga powietrze nosem tak, aby czuło, że rośnie mu brzuch. Wyobraża sobie wielki balon, który chce napompować. Może pomagać sobie trzymając rosnący balon rękoma lub trzymając dłonie na żebra, które podczas wdechu powinny się rozszerzać u dołu. Proste powietrze. Zobaczcie też, że tutaj chłopczyk na zdjęciu ma zamknięte oczy, jest cisza, jest spokój. Siedzimy też na twardym podłożu, dlatego że miękkim, na miękkim podłożu ciężko jest nam zbudować odpowiednie napięcie mięśniowe. Możemy też się za bardzo gdzieś zatopić, gdzieś za bardzo rozluźnić, dlatego szczególnie na początku te ćwiczenia dobrze jest robić na twardym krześle albo na twardym podłożu. Poczuj oddech. Dzieci leżą lub siedzą oparte o ścianę, Podczas oddychania dzieci myślą nad tym, jakie jest powietrze przy wdechu. Jakie jest przy wydechu? Czy na przykład przy wdechu jest zimne, a przy wydechu robi się cieplejsze, bo już ogrzało się naszym ciałem. Oddychamy świadomie, czyli myślimy o każdym etapie oddychania. Transport powietrza może być kontynuacją tego pierwszego ćwiczenia, czyli dzieci wyobrażają sobie, że są rurą. Rura kończy się tam, gdzie są ich stopy, i przez tą rurę. Powietrze trafia tak, jakbyśmy oddychali przez stopy, tak? Wyobrażamy sobie, że tam się zaczynamy. Tam jest nasza buzia, nasz otwór, w którym powietrze wpada, albo że jesteśmy wielkim nosem, a stopy są dziurkami od nosa. I przez tą dziurę wpada powietrze po kolei przez stopy, łydki, kolana, uda. Trafia do brzucha, napełnia się ten nasz balon i dopiero wydychamy go z wężonymi ustami. Wydaje się może dziwne, może wydaje się trudne, niekoniecznie, szczególnie dla dzieci, które nie znają jeszcze tak szczegółowo części ciała, ale to też ćwiczenie wspomaga właśnie orientację w schemacie ciała. Ale gwarantuję Wam, że jest to jedno z prostszych ćwiczeń, właśnie oddechowych, które dzieci bardzo lubią i które niesamowicie szybko też relaksuje, bo to, to ćwiczenie, Uczy um, bardzo szybkiej relaksacji. I w momencie, kiedy tego potrzebujemy, potrzebujemy też wziąć długi wdech i jeszcze dłuższy wydech, to to ćwiczenie wtedy świetnie się sprawdzi i na zawołanie świetnie się sprawdza. Oddychanie na przemiennie nozdrzami. Tą pozycję możecie znać. To jest taka bardzo charakterystyczna pozycja, gdzie kciuk daje, zatykamy kciukiem jedną dziurkę, a serdecznym palcem drugą. I to wygląda tak, że te dwa palce zostają oparte o czoło. Odech na przemienie przez nozdrza, czyli możemy robić wdech jedną dziurką i wydech drugą. Dla dzieci jest łatwiejsza wersja, bo możemy po prostu zatykać raz jedną, raz drugą dziurkę od nosa i na przykład jedną robić wdech, a drugą robić wydech. Ciekawe doświadczenie dla dzieci. Robiliście tak kiedyś wy jako dorośli? Co dopiero dzieciaki mogą być naprawdę zdziwione, że jednym nozdrzem można wziąć wdech, a drugim wydech. To jest świetne ćwiczenie, dlatego że ono poprawia funkcjonowanie płuc, zwalnia tętno i to szybko, obniża ciśnienie krwi, redukuje stres i jest ciekawym eksperymentem dla dzieci, o czym wspomina. Tutaj na następnym nagraniu widać, jak dziewczynka robi podobne ćwiczenie tylko wydycha powietrze. Jeżeli na razie zbyt trudne będzie robienie wdechu dwoma, jednym nozdrzem, to wtedy można poprosić tylko o wydychanie. Można dać jakiś papierek na stół, można położyć jakieś piórko, które dziecko będzie musiało jednym nozdrzem, na przykład przedmuchać. Oczywiście uważamy na to, żeby nie robić takich ćwiczeń wtedy, kiedy dzieci są przeziębione, kiedy są w trakcie choroby, w trakcie kataru albo zaraz po. Wąż. W siedzeniu na krześle wyprostowanymi, ale rozluźnionymi plecami przez 4 sekundy dziecko wciąga powietrze nocem tak, aby czuło, że rośnie mu brzuch. To już wiemy. Powoli wypuszcza powietrze wydając odgłos węża przez zaciśnięte zęby. Jak najdłużej potrafi. Tutaj dodatkowo dałam takie zdjęcie, które może być wprowadzeniem do tej zabawy, czyli mamy trochę rozciągania, mamy trochę propriocepcji, mamy wprowadzenie też tej fabuły, że zamieniamy się w węże, możemy się trochę wić po podłodze, a jako zakończenie właśnie tych zabaw ruchowych zrobić to ćwiczenie oddechowe, właśnie z syczeniem. Osiem systemów zmysłowych to już wiemy. Przechodzimy sobie powolutku do interocepcji, która jest takim jeszcze niezbadanym do końca mało znanym zmysłem. Wiemy, że jest pięć zmysłów zewnętrznych, czyli wzrok, słuch, smak, węch i dotyk. Mamy do tego trzy zmysły wewnętrzne, czyli równowagę, propriocepcję i interocepcję. I interocepcja jest właśnie tym zmysłem trzewnym, odpowiedzialnym za odczuwanie informacji z naszych narządów wewnętrznych, dlatego dałam tutaj ikonki żołądka i serca, i płuc, i jelit, ale tak naprawdę informuje nas o wielu innych rzeczy, rzeczach. Um, on też informuje nas o ten zmysł interocepcji, o tym, jakie emocje odczuwamy. Bo jeżeli bije nam serce, nie wiem, pocimy się, jesteśmy rozedrgani, to potrafimy ocenić: Aha, czyli ja jestem teraz zdenerwowany, albo o, chyba się czegoś przestraszyłem. Mówi się też, że interocepcja jest następstwem neurocepcji czyli najpierw nie, wiem, coś huknęło, coś się stało, nasze zmysły się wyostrzyło, a dopiero potem interocepcja informuje nas Teraz się przestraszyłeś, albo teraz musisz uciekać, albo teraz dzieje się to i to z twoim ciałem. I o tym właśnie informuje nas interocepcja. Nieświadome monitorowanie pracy organizmu przez układ nerwowy informuje mózg o zmianach stanu fizjologicznego organizmu i następuje po neurocepcji, to powiedział. Dziecko z zaburzoną intercepcją, a tych dzieci niestety jest teraz coraz więcej, nie wie kiedy jest a kiedy głodne, nie potrafi właściwie ocenić swoich potrzeb fizjologicznych, często ma zaparcie, często chodzi do toalety co chwileczkę zrobić trochę siku na przykład albo robi to za późno. Macie takie dzieci gdzieś w głowie, prawda? Gdzieś w swoich grupach na pewno wam się ktoś kojarzy. To są dzieci, które muszą być bardzo głodne, żeby odczuwały, że są głodne. To są dzieci, którym trzeba przypominać, żeby coś piły, bo inaczej się nie napiją, nie będą odczuwały tego pragnienia. To są też dzieci, które nie czują symptomów zbliżającej się choroby, czyli takie dziecko może chodzić, chodzić, nagle widzimy, że się słania. Przed chwilą było jeszcze wszystko w porządku. Mierzymy temperaturę ciała, tutaj 39 stopni. Nie było wcześniej marudzenia, nie było żadnych oznak. To też czasami jest tak, rodzic przywozi na przykład takie dziecko do przedszkola, do szkoły. Dziecko nic nie dawało znać, że się źle czuje, że go boli głowa, że coś się zbliża. I nagle po godzinie w przedszkolu okazuje się, że dziecko dostaje wysokiej temperatury. To są też dzieci, które mogą nie zwracać uwagi na zadrapania. Nie potrafią wskazać też, gdzie znajduje się jakiś narząd wewnętrzny, gdzie jest ich serce, gdzie jest żołądek. Nie potrafią wskazać też, co go boli w związku z tym. Dzieci często mówią, boli mnie brzuch, tak? gdzieś pokazują na połowę swojego ciała. My się pytamy, czy tu boli, czy tam, czy wszystko w porządku, a dzieci często nie potrafią pokazać tego miejsca. <laughs> nie zwracają uwagi na przyspieszone tętno lub bicie serca, czyli mogą mieć problem z rozpoznawaniem emocji. Nieadekwatnie odczuwają ciepło i zimno, nie odczuwają łaskotek albo odczuwają je za bardzo. I mają oczywiście w związku z tym problemy z samoregulacją. Także zobaczcie, że interocepcja jest niezwykle ważnym zmysłem, który wpływa na cały kształt naszego zachowania, odczuwania regulacji. I tak jak wspomniałam, niestety ostatnio mm, coraz częściej spotykam się z dziećmi, które właśnie mają problemy interocepcyjne. Uważność bardzo powiązana z interocepcją, dlatego że dzięki uważ uważności, czyli to takie modne ostatnio mindfulness, możemy uczyć się rozpoznawać tych sygnałów płynących z interocepcji. Uważność to jest aktywne uczestniczenie, świadome uczestniczenie, przeżywanie każdej chwili, czyli bycie tu i teraz. I teraz powiecie: No tak, ale dzieci żyją tu i teraz. One przecież nie myślą o tym, co będzie za 5 czy za 10 lat, albo nawet co będzie wieczorem. Natomiast też dużo dzieci ma z tym problem z analizowaniem, z zatrzymaniem się na chwilę. One są ciągle w biegu, ciągle w ruchu, ciągle czymś zajęte. Często są dzieci, które mają trudności z hamowaniem, nie potrafią być tu i teraz. One już myślą, co zrobią za chwilę, gdzie rzucą tym klockiem, a gdzie ta piłka poleci. Też, żeby kształtować uważność, ważna jest znajomość anatomii, to poprawia świadomość ciała, umożliwia świadomie kierowanie ruchem i lokalizację miejsca bólu. Więc, tak jak widzicie, uważność i interocepcja są ze sobą nierozerwalnie związane. Najprostsze zabawy muzyka, stop. Dzieci bawią się, biegają, tańczą do muzyki. Intensywna jakaś aktywność prowadzący wyłącza muzykę. Dzieci kładą się na podłodze i zadajemy różne pytania. Jaki jest Twój oddech? Czy jest teraz szybki, czy jest wolny? Przykładamy rękę do ust. Możemy sprawdzić, dmuchać sobie na rękę, zobaczyć jaki ten oddech jest. Czy jest głęboki, czy jest płytki. Przykładamy sobie rękę do serca. Sprawdzamy, czy to serce bije szybko, czy wolno możemy też odczuwać, czy jest nam ciepło, czy jest nam zimno wtedy, czy jestem spocony. Dzieci leżą na podłodze aż do momentu, gdy stwierdzą, że już się wyciszyły, że oddech zwolnił, zwolniło bicie serca, nie odczuwają zmęczenia, nie jest już im gorąco. Proste ćwiczenie, a zobaczcie, jak dużo nam wprowadza. Dotykowy wygłuchy telefon. Nie będę o nim mówić, będę go pokazywać. Zobaczcie, tutaj na filmiku nagrałam, Prostą, prosty przykład. Dzieci siedzą w rzędzie albo w kole. E, każde dziecko rysuje jakiś kształt, może być jakiś cały obrazek, może być jakaś cyfra, litera, i ostatnie rzę, dziecko w rzędzie e, musi ten kształt narysować albo powiedzieć, albo nazwać tu było kółeczko. Druga wersja to jest wystukiwanie jakiegoś rytmu, i każde następne dziecko musi ten sam rytm wyczuć i stoknąć dalej. Czyli zobaczcie, musi tutaj być naprawdę dużo uważności i dużo wyciszenia, żeby to ćwiczenie powtórzyć. Zamknij oczy. Wszystko to, co zrobimy z zamkniętymi oczami, wspomoże nasz proces uważności i interocepcji, dlatego że jak odcinamy jeden zmysł, to zawsze bardziej intensywnie pracują pozostałe zmysły, szczególnie jeżeli mówimy o zmysle wzroku. Możemy jeść z zamkniętymi oczami, odgadywać kształty, zabawki. Możemy wąchać różne produkty. Możemy bawić się z zamkniętymi oczami, na przykład nawlekać koraliki, układać wieże z klocków to nie musi być nic trudnego. Możemy pisać lub rysować bez patrzenia. Możemy pokonywać tor przeszkód, zasłoniętymi oczami, trzymali za rękę albo z jakimiś instrukcjami. Możemy ćwiczyć pamięć, na przykład zamknij oczy i powiedz, co znajduje się w pokoju. Zamknij oczy i słuchaj, ile dźwięków słyszysz, skąd one pochodzą, co je wydaje. Zobaczcie, kilka propozycji na szybko, które można zrobić tak naprawdę w każdym momencie dnia. Uważny detektyw jedna chyba z fajniejszych zabaw, jeżeli chodzi o uważność. Staramy się znaleźć w sali coś nowego. W sali, w pokoju, na przykład znać trzy rzeczy, których wcześniej nie zauważałeś. I co to, co to nas, dlaczego nas to motywuje? No, musimy. Bardziej um, dokładnie musimy spojrzeć, popatrzeć na naszą przestrzeń w taki sposób, jaki wcześniej na nią jeszcze nie patrzyliśmy. I co się okazuje, że nagle stoi tu jakaś szafa, na której ja nie zwracałam wcześniej uwagi. To jest duża rzecz. Dobra. A może pani ma na przykład jakiś kubek na biurku, a może kolega jest, a jeszcze go niedawno nie było, bo na przykład się spóźnił. Więc tutaj dużo rzeczy można znaleźć, na które w nie zwróciliśmy uwagi, bo nie patrzyliśmy, nie skanowaliśmy dokładnie przestrzeni. Z, e, inaczej szczegóły. Zwróć uwagę na szczegóły otoczenia, na przykład ściana, jaki ma kolor, czy są na niej jakieś pęknięcia, rysy, obrazki, plamy. Czyli patrzymy bardzo dokładnie na jeden przedmiot, jedną rzecz, bardzo ją analizujemy, jesteśmy tu i teraz i staramy się dokładnie i wąchać, i dotykać, i porównywać. Popatrz na kolegę, jaki ma kolor włosów, jaki ma kolor oczu. Może ma piegi, a może nie. Jaki ma nos, brwi, usta, zęby, a może robi jakąś charakterystyczną minę. Czyli przyglądamy się też sobie nawzajem. Można dzieci dobrać w pary, można posadzić kogoś na środku i obserwujemy. Wyciszanki, no to są te zabawy, które są szybkie, które się... Um, które się sprawdzają jakby na już, i one często zawierają jakiś element gadżetu, który pomaga dzieciom wprowadzić się w ciszę. To są bardziej triki niż metody wyciszające. Hałasomierz, czyli możemy taką aplikację na telefonie ściągnąć albo powiedzieć jakiś wskaźnik na ścianie, do którego przyczepiamy spinacze, znaczniki z oceną hałasu i pokazujemy dzieciom, jak głośno jest w naszej sali. Naklejki ciszy. Przed zajęciami każde dziecko otrzymuje naklejkę i przykleja ją do bluzki, Dopóki naklejka jest na dziecku, jest ono cicho. Na przykład mówi szeptem: My mamy takie naklejki, słuchajcie, odblaskowe. Jak się zaświeci światło UV, to one jeszcze świecą. Takie zwykłe do metkownic, do, do naklejania cen. I zawsze to działa. Słuchajcie, świecąca naklejka na blusce dziecka po prostu działa. Atomizer albo spray ciszy, do atomizera wlewamy wodę, spryskujemy dzieci delikatną mgiełką, gdy są głośno, oczywiście nie robimy tego złośliwe, staramy się robić tak z uśmiechem, dzieci najczęściej to lubią, sprawia im to przyjemność, szczególnie w ciepłe dni. Magiczny tunel, dzieci przechodzą przez tunel do krainy ciszy, czyli tu jest głośno, można hałasować, przechodzimy przez tunel, a tam jesteśmy już cichutko. Porządki bez używania słów, na przykład ustawcie się od najwyższej do najniższej osoby, ustawcie się alfabetycznie, czyli dzieci układają się w pewnej kolejności w pewnym porządku. I zabawy wyciszające, według Marii Montessori, tak zwane lekcje ciszy, które możecie kojarzyć, one często są wykonywane w kole, w takim przegaszonym świetle. Poczuj kropelkę, dzieci mają zamknięte oczy, nauczyciel podaje kroplomierzem krople wody na twarz dziecka lub na rękę. Gdy dziecko poczuje kropelkę, może otworzyć oczy. Świetna, ciepła, przyjemna, relaksująca zabawa. Imiona szeptem. Nauczyciel wymienia imiona dzieci siedzące po drugiej stronie sali. To dziecko, które usłyszy swoje imię szeptem, po cichu podchodzi do nauczyciela i siada obok. Podawanie w kole. Dzwonka taka, by nie zadzwonił. Szklanki z wodą, tak żeby się nic nie wylało, łyżki z kulką, tak żeby nie spadła. To są ulubione zabawy dzieci. Po więcej pomysłów z metody Mari Montessori, jeżeli tamte Wam się spodobały, zapraszam na webinar już za tydzień. Maria Meto Metod Le. Metoda Marii Montessori w pracy z grupą zasady, zastosowanie, inspiracje, na który zaprasza Kasia Piekarczyk. Mnóstwo ciekawych informacji bardzo polecam za tydzień. Za dwa tygodnie sensoryczna zima w edukacji przedszkolnej i szkolnej, zabawy, prace plastyczne, inspiracje. W kolejny jeszcze poniedziałek, czyli 29 listopada o godzinie 19.30. I pamiętajcie o naszej niespodziance: macie ostatnie 5 minut, żeby publicznie udostępnić ten webinar i opisać swój ulubiony sposób na relaks. I spośród tych osób wybierzemy 6 a 6 dzisiaj, które dostaną taką książeczkę. Lub taką od wydawnictwa Pruszyński i Ska. Złap oddech albo chorzy ze stresu, problemy psychosomatyczne. Dwie książki w temacie dzisiejszego webinaru. I czas oczywiście na pytania, i w międzyczasie, jak te pytania przylatują, będzie mi bardzo miło, jak wesprzecie mnie. uwidzę że serca lecą, także dziękuję Wam bardzo. Zaświadczenie uczestnictwa. W międzyczasie opowiem o tym, że można je zakupić wraz z materiałami, z dodatkiem, czyli grą planszową, z dodatkiem, czyli wierszykami do druku. Gra planszowa, kto jeszcze nie widział, taka gra bardzo fajna, którą stworzyłam. Można ją też wydrukować, słuchajcie, w większym formacie. Gra planszowa, do tego jest instrukcja obsługi, są zadania różne, są karty pracy. Są też wierszyki, masażyki. Co tutaj jeszcze mam, zanim się jakieś pojawią pytania, to mogę chwilę jeszcze opowiedzieć. Zobaczcie, tyle jest zadań do wykonania w tej grze. Oczywiście jak staniecie na odpowiednim polu, to wtedy różne rzeczy się dzieją i mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze grało. Dawajcie mi koniecznie znać. I to wszystko można kupić za 19 zł na stronie famiga.pl przez zaświadczenia albo przez ten link, który tutaj obok jest podany. I co? Pytania, słuchajcie. Pytań, co nie Super, wspaniały przekaz, dziękuję. Piękne podziękowania dla Pani. Znowu coś ciekawego. Gdzie te pytania miały być? Dziękuję bardzo. Pani Asiu, kolejny super webinar merytoryczny, praktyczny. Przekaz bardzo przyjemny. Bardzo dziękuję Pani Izo. Moderacja, poproszę o pytania. Moi uczniowie e, dla relaksu robią aniołki na dywanie i rozmyślają o tym, co jest dla nich miłe, dobre i przyjemne. Strasznie sympatyczne Pani Magdaleno, cieszę się i dla relaksacji wykorzystuje często wielką folię malarską, białą, bezbarwną, a dzieci leżą na dywanie i stopami oraz dłoni dotykają wicherka. Super. Pani Magda, tutaj widzę, że dużo pomysłów Pani ma na relaks. Dotykowy telefon Wam się spodobał, widzę. Bardzo fajny, tak? To jest, to jest świetna zabawa i można robić i ze starszymi, i z młodszymi dziećmi również. Nie ma pytań. Coś dla dzieci poniżej 3 lat. Słuchajcie, pracujemy tutaj u nas w Famidze. Właściwie to specjalizujemy się w pracy z dziećmi do trzeciego roku życia. I uwierzcie mi, że zdecydowaną większość tego, co dzisiaj Wam powiedziałam, robię z dziećmi do trzeciego roku życia. Oczywiście wtedy jest kwestia zmiany troszeczkę fabuły, troszeczkę bardziej obrazowego opowiadania o niektórych rzeczach, ale zdecydowanie, czy przechodzenie przez tunel ciszy, czy masażyki, czy oddychanie po prostu leżąc. najpierw leżamy, a potem Potem przyklejamy ciało superklejem do podłogi. To są wszystko rzeczy, które dzieci naprawdę potrafią wykonać. Tylko pamiętajmy, że bardzo często to nie wyjdzie za pierwszym razem. To są rzeczy, które trzeba powtarzać, regularnie ćwiczyć. I też dzięki temu, że będziemy to mieli już we krwi, że nam to już jakby nauczymy się tych relaksacji, to w momencie stresowej, albo wtedy, kiedy ten, ten stres będzie się zbliżał, będziemy mogli po nie szybko sięgnąć. I o to nam chodzi, do tego przecież dążymy cały czas. Można stosować. Aha, to już było. Jak ćwiczyć z dzieckiem w spektrum? 4 lata, które nie chce współpracować, nie interesuje go dmuchanie. Jeśli ktoś coś robi, to ok, samo nie. No, to jest kwestia w ogóle pracy z dziećmi w spektrum. Trzeba czasami je troszeczkę. Do nich dotrzeć oczywiście, troszeczkę na ich poziom, czasami zapytać, jak one proponują, tak? bo to są dzieci, które często same chcą po swojemu, więc zaproponować je albo zapytać, co je relaksuje, albo w momencie, kiedy coś je relaksuje, to wskazać im, popatrz, jak robisz to i to, to jesteś spokojniejszy, albo zobacz, jak robisz to i to, to wtedy łatwiej jest ci się wyciszyć, albo. Co chciałbyś robić, żeby się wyciszyć? To ja tam wspominałam dla dzieci w spektrum poprzedni webinar o zabawach wyciszających. Tam było bardzo dużo propriocepcji, czyli nie takie konieczne siedzenie, leżanie, oddychanie. Bardziej aktywne, bardziej siłowe i to bardzo często w przypadku tych dzieci się świetnie, świetnie sprawdza. Także bardzo polecam odświeżyć sobie ten poprzedni webinar. Wygrane osoby prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej, mam tutaj już listę zwycięzców. Uwaga, Klaudia, Klaudia Witczak, Karolina Nitka, Adriana Łuczko, Agnieszka Niekawa, Asia Dąbrowska i Magdalena Tempin. to jest sześć pań, jak widzę, które wygrywają właśnie tę książeczkę albo chorzy ze stresu albo złap oddech. Gratulacje dla pań. Na koniec jeszcze bibliografia bardzo bogata, bardzo rozbudowana. Wiele książek, z których korzystamy od lat, niektóre są bardzo świeże, na przykład wydane w 2021 roku. Z zielonej sowy, na przykład, która też już niedługo przygotowała czy przygotuje dla nas ciekawe książeczki. Także śledźcie kolejne webinary, zapraszam Was, a tymczasem dziękuję za obecność. Udało mi się tutaj pięknie w czasie wszystko zrobić. Dziękuję serdecznie. Osoby, które wygrały książki, zapraszamy do kontaktu w wiadomości prywatnej. A resztę pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia za trzy tygodnie, tym razem ze mną kolejne dwa z Kasią. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Dobranoc.